Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Miło mi gościć u Państwa i powiedzieć kilka słów o możliwościach biologicznych metod ochrony roślin, a w zasadzie o biologicznych środkach ochrony roślin, które mogłyby stanowić jakąś alternatywę dla pestycydów, chemicznych środków, o których mówił profesor Mrówczyński przed chwilą. Bo rzeczywiście to, co powiedział, to jest takie dość dramatyczne i wydaje się, że będzie dużym problemem. Natomiast ja podchodzę do tego w trochę inny sposób i wydaje mi się, że tych środków biologicznych, metod biologicznych będzie coraz więcej i też możliwości związane z ochroną roślin też będą większe. Tutaj odnośnie tytułu, który sam w zasadzie zaproponowałem, chciałbym się odnieść do tego sformułowania skuteczna alternatywa i w ogóle alternatywa. Czy możemy porównywać, czy możemy próbować mówić o biologicznej alternatywie w stosunku do środków chemicznych? Czy możemy mówić o alternatywie konkretnych środków ochrony roślin, czy to biologicznych, czy chemicznych, które mają się nawzajem zastępować? Tutaj to sformułowanie, tą skuteczną alternatywę dla pestycydów. Bardziej chodziło mi o pokazania albo zwrócenia uwagi na niebezpośrednie zastąpienie środków chemicznych biologicznymi, ale zmianą systemu uprawy, czyli wprowadzenie więcej biologicznych środków, ale również metod biologicznych, czy metod niechemicznych, a więc trochę szerzej to pojęcie, trochę szerzej rozumiane. Natomiast nie ukrywam, że rzeczywiście tych środków biologicznych nie jest jeszcze tak dużo, więc wprowadzenie do ochrony roślin innych metod, metod niechemicznych czy metod hodowlanych, jest jak najbardziej tutaj zasadne i to w zasadzie może stanowić alternatywę. Natomiast ta alternatywa, no to jest jak gdyby od nowa nauczenie się albo od nowa przygotowanie tych strategii, dlatego że one są trudniejsze. Droższe, tak jak wspominał profesor, chociaż chyba nie powiedziałbym, że aż tak bardzo drogie, jak to przedstawiał. No właśnie, wróćmy do tej metody biologicznej. Co to jest ta metoda biologiczna? Co to jest metoda biologiczna ochrony roślin? W zasadzie mówiąc o metodzie biologicznej ochrony roślin, mówi się o tym, że to jest czynne wykorzystanie organizmów pożytecznych do zwalczania chorób i szkodników, ale oprócz wykorzystania tych organizmów pożytecznych, to jest również stwarzanie tym organizmom korzystnych warunków rozwoju. I w metodzie biologicznej obserwujemy takie trzy zakresy działań. Pierwszy to jest introdukcja, czyli wprowadzanie czynników właśnie tych pożytecznych organizmów, tych czynników biologicznych na teren, na którym one nie występowały albo występowały w bardzo małej ilości. Okresowa kolonizacja to jest podobna historia, to jest podobny mechanizm, tylko czasowe wprowadzenie właśnie tych czynników biologicznych. Natomiast trzeci, który najłatwiej każdy może robić, to jest ochrona pożytecznych entomofagów, pożytecznych organizmów, które znajdują się już w przyrodzie. Natomiast z punktu widzenia metody ochrony roślin i środków ochrony roślin, te dwa pierwsze kierunki są najbardziej istotne i na nich chciałbym się skupić. Co to są z kolei te właśnie biologiczne środki ochrony roślin? Bo to jest też dość istotne, bo jeśli mówimy o metodzie, to tak jak wspominałem wcześniej, tutaj to jest takie szersze pojęcie. Natomiast mówiąc o biologicznych środkach ochrony roślin, należy pamiętać o tym, że to są środki, których substancją aktywną, gdybyśmy to porównywali właśnie do środków chemicznych bezpośrednio, czyli substancją aktywną są czynniki biologiczne pochodzenia naturalnego, ograniczające rozwój i występowanie chorób i szkodników roślin uprawnych. I takimi czynnikami są znów trzy grupy. W zasadzie można przyjąć tutaj, że trzy grupy wchodzą w skład tych czynników biologicznych, tych substancji aktywnych, które mogą być tymi czynnikami biologicznymi. Po pierwsze, to są makroorganizmy,
a więc wszelkiego rodzaju owady pożyteczne, biedronki, złotooki, dobroczynki. Więc owady i organizmy relatywnie duże, które występują naturalnie w przyrodzie, albo my namnażamy i wprowadzamy do środowiska właśnie w formie tej introdukcji. Tutaj również takimi makroorganizmami czy pożytecznymi są nicienie owadobójcze. I w tej grupie tych czynników, tak jak mówiłem, tutaj są owady, również pajęczaki, czyli roztocza i nicienie. To są preparaty oparte na tych makroorganizmach. To są preparaty, które nie wymagają rejestracji w Unii Europejskiej, chociaż są pewne obostrzenia co do wprowadzania na teren Unii Europejskiej tych pożytecznych organizmów, szczególnie owadów, ale również nicieni z innych stref klimatycznych czy z innych rejonów świata. Takim doskonałym przykładem może być biedronka azjatycka, która została wprowadzona na teren Europy właśnie w takich preparatach biologicznych, no i w tej chwili zasiedliła również środowisko w Europie i może stanowić problem i może być traktowany jako szkodnik inwazyjny. A więc Unia Europejska, a w zasadzie tam struktury EPO, one dbają o to, aby nie wprowadzać w tej chwili takich preparatów tak opartych na organizmach nieznanych, słabo przebadanych. Przed wprowadzeniem konieczne jest po prostu przebadanie, jak będą się zachowywać w środowisku, ale nie podlegają takiej rejestracji jak środki ochrony roślin chemiczne, czy też środki ochrony roślin, które zawierają mikroorganizmy. Te mikroorganizmy to jest właśnie druga grupa. To jest grupa tych czynników biologicznych, która obejmuje, tak jak sama nazwa wskazuje, mikroorganizmy, a więc bakterie, grzyby, tutaj również wirusy, one nie są mikroorganizmami, ale wirusy również. I te z kolei podlegają rejestracji, a więc środek ochrony roślin, który zawiera mikroorganizm, w postaci na przykład bakterii, musi być zarejestrowany w Polsce, ale również jako substancja czynna musi być zarejestrowany w Unii Europejskiej. I trzecią grupą tych czynników biologicznych są środki, tak zwane środki biotechniczne, czyli pochodzenia naturalnego, ale są to na przykład wyciągi z roślin, ekstrakty z roślin, które ograniczają na przykład rozwój szkodników. Również w tej kategorii możemy, do tej kategorii możemy zaliczyć feromony owadów, czyli informatory, którymi porozumiewają się owady, mogą być również wykorzystywane do ograniczenia ich populacji czy do zwalczania. Te feromony owadów w postaci na przykład dezinformacji samców również są wprowadzane i również są rejestrowane jako środki ochrony roślin, ale właśnie z taką kategorią biotechnicznego środka ochrony roślin. Jakie powinny zaistnieć warunki, żeby zakwalifikować jakiś środek, jakąś substancję aktywną do tej grupy środków ochrony roślin? Czy jakie kryteria powinna spełniać preparat ochrony roślin, żeby był zakwalifikowany jako środek ochrony roślin? No pierwsza podstawowa rzecz to substancja aktywna powinna być dopuszczona do stosowania w Unii Europejskiej. I tak jak wspominał pan profesor w swoim wykładzie, te koszty, wspominał o kosztach chemicznej substancji czynnej w Unii Europejskiej, gigantyczne pieniądze, około 1 miliarda złotych. Takie same procedury rejestracyjne substancji biologicznych obowiązują właśnie w stosunku do środków biologicznych. Czyli biologiczne środki ochrony roślin muszą spełniać w zasadzie te same warunki, co środki chemiczne. No i drugą taką ważną kwestią, jeśli chodzi o wprowadzenie na rynek polski, to tak jak środki chemiczne muszą mieć rejestrację
i zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu na terenie Polski. A więc jeśli byśmy porównywali te biologiczne środki ochrony roślin do chemicznych z punktu widzenia rejestracyjnego, zastosowania jako te czynniki do ochrony roślin, to w zasadzie tutaj to jest bardzo podobne, czyli mikroorganizmy i te preparaty biotechniczne podlegają takiej samej rejestracji. Wspominałem już wcześniej, że makroorganizmy, tutaj jest trochę inna kwestia z tymi preparatami zawierającymi mikroorganizmy, tutaj nie jest to jakoś tam bardzo konieczne. I jeszcze jedna rzecz, która jest dość istotna, obserwujemy na rynku, który bardzo mocno rozwija się właśnie w kierunku tym biologicznym, to jest kwestia taka, że nie każdy preparat, który zawiera mikroorganizmy, na przykład bakterie z rodzaju Bacillus, jest środkiem ochrony roślin. Tak jak mówiłem, te kryteria unijne i polskie są kluczowe, żeby zakwalifikować je do grupy środków ochrony roślin. Natomiast istnieje wiele preparatów na polskim rynku, zresztą nie tylko na polskim rynku, które zawierają właśnie mikroorganizmy, ale są preparatami wspomagającymi uprawę, wspomagającymi właściwości gleby, mogą być biostymulatorami. Chociaż w Polsce jeszcze nie ma prawodawstwa tak precyzyjnie sformułowanego jak na Zachodzie, gdzie no właśnie te biostymulatory niekoniecznie mogą zawierać mikroorganizmy. A więc tutaj ważne jest, żeby oddzielić te preparaty, które stanowią i są środkami ochrony roślin, od tych, które są tylko wspomagają właściwości gleby albo wspomagają tylko rozwój roślin. Tutaj taki na tym slajdzie chciałem Państwu przedstawić, jak wygląda sytuacja z preparatami biologicznymi, w tym przypadku bioinsektycydami. Ile tych preparatów możemy znaleźć zarejestrowanych w naszym rejestrze dopuszczonych środków do ochrony roślin, ale preparatów, które bazują na podobnej substancji czynnej, czyli w tym przypadku Bacillus thuringiensis, a więc bakteria, która służy do zwalczania szkodników. I w Polsce zarejestrowanych jest 10 preparatów, które zawierają właśnie tą bakterię, ale pod różnymi nazwami, ale również czynnik aktywny, również jest inny. Bakteria, gatunek bakterii taki sam, ale różne podgatunki, ale również różne szczepy. A więc tutaj wkraczamy już w taką bardzo, bardzo ścisłą nomenklaturę i rejestrację poszczególnych szczepów preparatów i one mogą spełniać różne funkcje. Mówiąc o tym, że stosujemy Bacillus thuringiensis, no może być trochę zamieszania, bo na przykład zastosujemy Bacillus thuringiensis, który zawiera podgatunek kurstaki, nie przeciwko gąsienicom, tak jak powinno to wyglądać, tylko na przykład przeciwko stonce ziemniaczanej, no i ten preparat nie zadziała, dlatego że do zwalczania stonki ziemniaczanej mamy inny podgatunek bakterii Bacillus thuringiensis tenebrionis i takie rzeczy są istotne. Nie możemy zawężać tego nazewnictwa i stosowanie tych mikroorganizmów do krótkiego przekazu, że Bacillus thuringiensis, czy właśnie taki konkretny mikroorganizm będzie działał na jakąś grupę. Może się okazać, że poszczególne szczepy, poszczególne podgatunki będą w różnym kierunku działać. A więc wśród bioinsektycydów mamy też dużą grupę właśnie takich preparatów, które całkiem dobrze działają. Porównywalne to działanie, skuteczność jest z preparatami chemicznymi. Profesor wspominał dość dużo o wycofywanych środkach ochrony roślin, głównie fungicydach i rzeczywiście to wycofywanie jest bardzo, bardzo intensywne, natomiast w to miejsce powoli zaczynają
wchodzić i zaczynają być wprowadzane również biofungicydy, które oparte są na też bakteriach, grzybach, stosowanych w różny sposób, bądź to na nadziemne części roślin, bądź to do oprysku, bądź też do zaprawiania. Tutaj też taki przykład preparatów, które teoretycznie zawierają ten sam gatunek, ale różne szczepy bakterii. I te preparaty służą do różnych celów. Ten pierwszy, Amelo X, to jest preparat, który jest stosowany głównie jako zaprawa, o której profesor również wspominał, jedna z pierwszych takich zapraw biologicznych fungicydowych. Natomiast pozostałe preparaty zawierające teoretycznie ten sam gatunek, ale różne szczepy, są stosowane do opryskiwania roślin w celu zwalczania chorób na nadziemnych częściach roślin. Na przykład preparat Serenade jest szeroko stosowany do zwalczania na przykład szarej pleśni albo innych chorób znajdujących się na nadziemnych częściach roślin. Jeśli chodzi o herbicydy, to tutaj takiego dużego pola do popisu nie ma i to bardzo, według mnie również, tak jak wspominał profesor, będzie bardzo ciężko wprowadzić biologiczne bioherbicydy, czy biologiczne środki, które będą zwalczać chwasty. W tej chwili mamy jeden czy preparat, które zawierają jedną substancję aktywną, to jest kwas pelargonowy, czy tam kwas nanonowy, ale rejestracja niestety jest w tej chwili tylko do upraw sadowniczych. Natomiast jeśli chodzi, bo tutaj dużo było mowy o uprawach rolniczych, bo zgadzam się z profesorem, że ta metoda biologiczna i środki biologiczne ochrony roślin szerzej są stosowane i łatwiej jest stosować je w uprawach ogrodniczych, przede wszystkim w szklarniach, ale również w uprawach warzyw, w uprawach sadowniczych. Zdecydowanie mniej tych czynników jest do ochrony upraw rolniczych. Natomiast tutaj pozwoliłem sobie wybrać takie preparaty i porównać, czy może substancje aktywne, które są w tej chwili zarejestrowane w uprawach rolniczych, z wyszczególnieniem na jakie uprawy i przeciwko jakim agrofagom możemy wykorzystać. Państwo tutaj popatrzycie po prawej stronie na tą substancję czynną, to również mamy tutaj niewiele tych czynników, ale w niektórych przypadkach dość szerokim zakresie stosowania i tutaj są preparaty oparte na grzybach, na bakteriach, ale również wyciągi z roślin. Jeśli chodzi o szkodniki, to mamy podobną sytuację. Nie jest tego zbyt wiele, ale również oprócz preparatów bakteryjnych, wyciągów z roślin, możemy tutaj znaleźć również preparaty, które zawierają makroorganizmy, a więc takie, które nie podlegają rejestracji, ale mogą być wykorzystywane do zwalczania szkodników. I chciałbym trochę więcej może o tym powiedzieć, bo możemy wykorzystywać w przypadku ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką właśnie takie organizmy, a więc do zwalczania, tak jak wspomniałem, omacnicy prosowianki, ale również słonecznicy orężówki, również gąsienic rolnic czy słówkowatych można wykorzystywać preparaty oparte na makroorganizmach. Bardzo ważnym elementem w przypadku zastosowania tych makroorganizmów jest prognozowanie, więc musimy tutaj w odpowiednim momencie zastosować te preparaty. Ma to dużo większe znaczenie niż w przypadku ochrony chemicznej, dlatego że stosujemy preparaty, które działają na konkretne stadium rozwojowe, więc dość precyzyjnie musimy wyznaczyć moment, w którym będziemy aplikować te środki. Jeśli chodzi o to zwalczanie omacnicy prosowianej,
jaszczurki, czy też właśnie innych motyli, które mogą występować na kukurydzy, to chodzi tutaj o kruszynka. Kruszynek to jest bardzo mała błonkówka, która pasożytuje jaja omacnicy prosowianki, słonecznicy orężówki, ale również rolnic. Wykorzystuje się tego pasożyta na szeroką skalę już w wielu, wielu krajach, nie tylko do zwalczania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy, ale również jest to pasożyt, który może atakować w innych uprawach, inne gatunki motyli, w przechowalniach również możemy go wykorzystywać do zwalczania szkodników przechowalniczych, na przykład mglika mącznego. I w uprawie kukurydzy kruszynka wprowadzamy w dwóch formach, albo to jest w formie zawieszek, tak jak tutaj na zdjęciu Państwo widzą, zawieszamy takie zawieszki, w których znajdują się spasożytowane jaja właśnie mglika mącznego przez kruszynka i powoli ten kruszynek wydostaje się na zewnątrz przez otwory w tych zawieszkach i pasożytuje jaja omacnicy prosowianki w uprawie. Jeśli chodzi o skuteczność, bo też wiele jest, dość szeroka jest dyskusja na temat skuteczności preparatów biologicznych i to rzeczywiście wygląda różnie, ale ja myślę, że jeśli stosujemy preparaty, które są zarejestrowane jako środki ochrony roślin albo mają taki statut właśnie makroorganizmu, który jest na szeroką skalę wykorzystywany, przebadany wcześniej, to w wielu przypadkach ta skuteczność jest naprawdę wysoka, no bo inaczej pewnie nie mogłyby być zarejestrowane w ochronie roślin. Więc tutaj tylko przytaczam kilka przykładów, że stosowania kruszynka do zwalczania omacnicy prosowianki i porównuję, czy staram się pokazać tą skuteczność, jaka ona jest. I oczywiście w przypadku preparatów biologicznych, środków biologicznych, dużą rolę odgrywają warunki, w których wprowadzamy, ale to jest kluczowe. Tam pan profesor Gościński wspominał o warunkach klimatycznych, o pogodzie, o wilgotności. W przypadku kruszynka również to jest istotne. Natomiast ta forma zawieszek pozwala nam na zabezpieczenie właśnie tego kruszynka w zawieszce. Ona jest osłonięta, zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, więc śmiertelność kruszynków jest zdecydowanie mniejsza. Ale ta skuteczność na poziomie 80% myślę, że w wielu przypadkach będzie wystarczająca i zadowalająca. W innej lokalizacji to jest takie doświadczenie z 2016 roku, w którym ta skuteczność była trochę mniejsza, ale poziom 60% to myślę, że jest porównywalny z niektórymi również środkami chemicznymi. Również takie analizy wieloletnie wskazują, że skuteczność działania z wielu lokalizacji powtarza się, czyli w poszczególnych latach, z roku na rok, w różnych miejscach obserwujemy powtarzalność działania kruszynka, czy to właśnie w formie tych zawieszek. To akurat taki slajd, który obrazuje z wielu miejsc średnią skuteczność aplikacji kruszynka w postaci właśnie tych zawieszek w porównaniu do niechronionej kontroli. Drugi sposób aplikacji, który ułatwia nam zastosowanie kruszynka na dużych powierzchniach, to jest zastosowanie urządzeń agrolotniczych, a więc drony i wiatrakowiec czy samoloty. Możemy używać tych urządzeń do aplikacji kruszynka. Również jeśli porównujemy skuteczność tej formy aplikacji,
to jest trochę mniej niższa niż zawieszki, ale również gdzieś tam na poziomie 60, 70, w niektórych przypadkach nawet 80% obserwowaliśmy. W jednej z lokalizacji mamy takie miejsce, w którym od 2013 obserwujemy i stosowane są właśnie te zabiegi agrolotnicze z wykorzystaniem kruszynka. Obserwujemy, jak wygląda skuteczność, jak działa kruszynek w uprawach właśnie kukurydzy przy zwalczaniu omacnicy prosowatki. A więc ta skuteczność jest powtarzalna z roku na rok. Również tak jak widzieliście Państwo na poprzednim slajdzie, też z różnych lokalizacji mamy potwierdzoną tą skuteczność. Tutaj jeszcze raz podsumowanie skuteczności właśnie w tej jednej lokalizacji, wieloletnie badanie. Profesor wspominał również o możliwości występowania mykotoksyn w roślinach. I jak ci z Państwa, którzy uprawiają kukurydzę, to doskonale wiedzą, że jest to jeden z czynników, który może decydować o cenie kukurydzy, tą kukurydzę. I również w takich badaniach wieloletnich robiliśmy takie porównanie zawartości mykotoksyn w ziarnie kukurydzy, czy to w przypadku zastosowania kruszynka, czy też w przypadku, gdzie kruszynek nie był stosowany. Tutaj chodzi o to, że omacnica prosowianka uszkadza kolby kukurydzy i później w tych miejscach rozwijają się grzyby, które powodują, że te mykotoksyny pojawiają się i są obecne w ziarnie. I zwróćcie Państwo uwagę, że to są w kontroli jest dużo, dużo więcej tych mykotoksyn w porównaniu do pól i ziarna z pól, na których stosowany był kruszynek. A więc ograniczenie ilości omacnicy prosowianki również spowodowało, że tych mykotoksyn było mniej, dlatego że porażenie przez grzyby również było mniejsze. Jeszcze raz tutaj wrócę do tych zabiegów i porównania skuteczności kruszynka, czy to w zabiegach agrolotniczych, czy też w formie zawieszek, ale tutaj w tym porównaniu chciałbym Państwu również zwrócić uwagę na takie zestawienie, jak wygląda skuteczność właśnie tej metody z użyciem kruszynka w stosunku do metody chemicznej, a więc w przypadku, kiedy stosujemy zabiegi środkami chemicznymi, insektycydami przeciwko omacnicy prosowiance. Jeśli porównujemy skuteczność w poszczególnych latach, to są średnie skuteczności z wielu lokalizacji. Dane w nawiasach to jest ilość lokalizacji, ilość pól, na których były robione badania. To zwróćcie Państwo uwagę, że w wielu przypadkach to są porównywane wyniki i skuteczność kruszynka w porównaniu do środków chemicznych. Kolejny szkodnik, który może być również zwalczany przy użyciu preparatów biologicznych w uprawie kukurydzy, to jest stonka kukurydziana. To może nie jest jakiś tam problem, który w całej Polsce występuje, ale południowa Polska już boryka się z tym problemem. Tutaj taka mapa, jaki jest zasięg występowania, czy jaki był zasięg występowania tego szkodnika, dlatego że dane ostatnie są z 2013 roku, także myślę, że w ostatnich latach występowanie stonki kukurydzianej poszerzyło się i zajmuje pewnie większy obszar niż ten, który tutaj na slajdzie przedstawiam. Jest to szkodnik, który rzeczywiście może powodować bardzo duże szkody, powoduje wyłamywanie się roślin, szkodniki uszkadzają system korzeniowy, dorosłe osobniki również żyją na nadziemnych częściach roślin, na częściach generatywnych, na liściach. I również jest to szkodnik,
który do tej pory był trudny do zwalczenia. W zasadzie mowa była tylko o takim zwalczaniu chemicznym przy okazji zwalczania omacnicy prosowianki podczas zabiegu chemicznego, podczas opryskiwania roślin. Wtedy zwalczamy postacie dorosłe. Natomiast jeśli chodzi o zwalczanie larw, które znajdują się w glebie, to w zasadzie nie było takiej możliwości do tej pory. Obecnie, tak jak wspominał profesor, mamy zaprawę, która służy do ograniczania larw. Jest to preparat FORS. Natomiast takim drugim preparatem, który ma rejestrację do zwalczania obecnie, w tym roku, to jest do zwalczania stonki kukurydzianej, to jest właśnie preparat na bazie imidakloprid. A więc w zasadzie tylko dwa preparaty, które w jakimś tam stopniu mogą służyć do zwalczania tego szkodnika. Natomiast istnieje bardzo ciekawa alternatywa biologiczna, a więc niczenie owadobójcze, które wprowadza się do gleby podczas siewu roślin i wtedy zwalczamy również larwy, które znajdują się w glebie, które żerują na korzeniach. To jest taki prowizoryczny aplikator, a więc tak jak wspomniałem, aplikacja podczas siewu, a więc bardzo wcześnie, od samego początku. No i właśnie jakieś wyniki, to akurat wyniki z Czech w porównaniu z kilkoma środkami chemicznymi. Tutaj ten preparat Dianem, on zawiera właśnie to nicienie owadobójcze. Zwróćcie Państwo uwagę, że skuteczność, a w zasadzie liczba uszkodzeń korzeni przez larwy była zdecydowanie niska w przypadku zastosowania nicieni. Nawet kontrola w niektórych przypadkach była lepsza niż zastosowanie niektórych środków chemicznych. No ktoś powie dlaczego? No, mogło się zdarzyć, że akurat te środki chemiczne wpłynęły niekorzystnie na pożyteczną entomofaunę, która znajduje się w glebie, która też może ograniczać przy okazji te szkodniki. Tutaj z innej lokalizacji, również bardzo ciekawe wyniki, również niski poziom uszkodzeń korzeni przy zastosowaniu nicieni. Tu w roku następnym, z tym, że porównanie już trochę inne, bo porównanie właśnie tego preparatu nicieniowego, który w tym przypadku najlepiej się sprawował, z preparatem innym biologicznym, z preparatem właśnie takim typowym do zaprawiania nasion kukurydzy i do zwalczania chemicznego stonki kukurydzianej. A więc bardzo, bardzo ciekawe i skuteczne działanie, czy wyniki tak przedstawiają. A więc istnieje pewna alternatywa dla środków chemicznych. Oczywiście w wielu uprawach brakuje nam takich możliwości szerokich. Kukurydza akurat w przypadku upraw rolniczych jest taką rośliną, na której łatwo relatywnie właśnie wprowadzić te czynniki biologiczne. Trochę gorzej jest z innymi uprawami. Natomiast jeśli chodzi o uprawy sadownicze, warzywnicze, to tutaj mamy dużo większe pole do popisu z wykorzystaniem środków biologicznych. Chciałbym krótko przedstawić kilka jakichś tam rozwiązań, które są stosowane w uprawach właśnie sadowniczych i warzywniczych. W większości przypadków, czy dużo więcej, mamy preparatów, które służą do zwalczania szkodników, niż tych, które mogą stanowić alternatywę dla fungicydów, a więc trochę mniej mamy tych preparatów biologicznych jako biofungicydy. No ale tutaj krótko chciałbym powiedzieć właśnie o takich preparatach, między innymi takie, które zawierają Bacillus thuringiensis. Ja już wcześniej wspominałem o tym dużym zróżnicowaniu akurat tej substancji czynnej, a więc Bacillus thuringiensis może występować w różnych preparatach. Mamy na rynku preparaty, które zawierają różne szczepy, różne podgatunki. Natomiast tu chciałbym Państwu zwrócić uwagę na też
relatywnie szerokie zastosowanie. Nie mówię tu o zastosowaniu szerokim przeciwko różnym szkodnikom, ale chodzi mi tutaj o uprawy. A więc rejestracje są dość szerokie na wiele upraw, natomiast te preparaty zawierające Bacillus thuringiensis to są preparaty, które służą do zwalczania głównie gąsienic różnych motylów. W różnych uprawach to są preparaty, które właśnie zawierają bakterię, która powoduje chorobę, a później śmierć owadów. Działają powierzchniowo, a na owady żołądkowe. Bardzo często też preparaty biologiczne są kojarzone z dużo słabszą skutecznością albo z takim długotrwałym działaniem i czasami mówi się o tym, że preparaty biologiczne działają po dużo dłuższym czasie niż środki chemiczne. Czyli nie ma takiego efektu natychmiastowego, że opryskamy i za chwilę, jak pójdziemy na pole, to będziemy obserwować martwe owady. Tutaj w przypadku właśnie tych preparatów opartych na Bacillus thuringiensis rzeczywiście tak jest, że owady giną po dłuższym czasie, natomiast już po pół godzinie od zastosowania, od pobrania, od zjedzenia właśnie tych bakterii przez gąsienicę, gąsienice zaprzestają żerowania. A więc osiągamy efekt zamierzony w postaci braku uszkodzeń. Czyli mogą przeżywać dłużej, ale nie będą żerować, a więc tych uszkodzeń po prostu nie będzie od samego początku działania preparatu w stosunku do szkodnika. Inne preparaty, czy inny przykład preparatu, który jest również bioinsektycydem, to jest preparat Naturalis. To jest preparat, który zawiera z kolei nie bakterie, tylko grzyba owadobójczego, Bouveria basiana. Jest to środek, który jest wykorzystywany głównie do zwalczania szkodników pod osłonami, w Polsce przynajmniej na razie. Natomiast w innych krajach, szczególnie w krajach południowej Europy, również wykorzystywany jest do zwalczania szkodników w otwartym terenie. Można go stosować do zwalczania mączlików, mszyc, ciornastków, przędziorków, ale również drutowców w glebie. Dlatego, że ten grzyb bardzo dobrze rozwija się w glebie, tam znajduje bardzo dobre warunki do rozwoju, a więc również może pasożytować, rozwijać się, zwalczając, ograniczając występowanie drutowców. Również jest to preparat kontaktowy, więc musimy opryskiwać rośliny dość dokładnie, aby zarodniki grzyba trafiły na owada i później dochodzi do infekcji owada i śmierci. A więc działa kontaktowo, natomiast grzybnia i sam grzyb rozwija się wewnątrz ciała owada, prowadząc do jego śmierci. Kolejna grupa, czy kolejny preparat, i to jest preparat, który nie zawiera mikroorganizmów, tylko wyciąg z roślin, to jest preparat do zwalczania mszyc i mączlików. Na razie w Polsce ma również rejestrację tylko i wyłącznie do upraw pod osłonami, ale jest to preparat, który zawiera pyretryny naturalne. Profesor Mrówczyński wspominał tutaj o tym, że w Unii Europejskiej jest tendencja do wycofywania właśnie syntetycznych pyretroidów. Tutaj to jest istotna sprawa, jeśli chodzi o nomenklaturę, dlatego że te syntetyczne pyretroidy powstały na zasadzie syntezy, ale w porównaniu do właśnie takich naturalnych pyretryn, które znajdują się w tym preparacie. Natomiast ich długość działania jest uzależniona od tego, czy zawierają stabilizatory. I syntetyczne pyretroidy są dużo bardziej stabilne ze względu na to, że są syntetyczne, a poza tym zawierają właśnie te stabilizatory, które pozwalają im na dłuższe działanie. Natomiast naturalne pyretryny to są substancje, które są bardzo
niefotostabilne i wrażliwe na temperaturę, czyli szybko ulegają biodegradacji pod wpływem ultrafioletu i temperatury. Stąd też w przypadku tych preparatów naturalnych opartych na właśnie tej naturalnej pyretrynie, na ekstrakcie ze złocienia dalmatyńskiego, nie mamy takiego efektu długotrwałego, czyli nie będą nam długo zalegać w środowisku, tylko krótko będą działać i po krótkim czasie również dochodzi do rozpadu i biodegradacji. To jest taka alternatywa, może trochę mniej skuteczna niż syntetyczne peretroidy, ale może to również znaleźć się jako taki czynnik, który może być wykorzystywany do zwalczenia szkodników w uprawach póki co pod osłonami, ale również inne preparaty na bazie naturalnych peretryn są zarejestrowane w Polsce i mają dużo szerszą rejestrację również do upraw w gruncie. Kolejny preparat na bazie ekstraktu i wyciągu z roślin, czyli również preparat taki biotechniczny, to jest preparat, który zawiera azadyrachtynę, czyli preparaty, które zawierają azadyrachtynę. Azadyrachtyna to jest wyciąg z takiej rośliny, która nazywa się miodla indyjska i ten ekstrakt z nasion tych roślin zawiera właśnie tą azadyrachtynę, która jest owadobójcza. Jak Państwo popatrzycie tutaj na tą tabelę, to również dość szeroka rejestracja, wiele szkodników może być ograniczana przy użyciu tych środków. Tutaj mamy ziemniaki i zastosowanie przeciwko stące ziemniaczanej. Na wielu roślinach owady ssące, to jest takie ogólne pojęcie, ale tam jest bardzo wiele grup owadów, również owady gryzące, czyli takie, które zjadają tkankę albo pobierają soki komórkowe i wtedy dochodzi do działania owadobójczego tego preparatu. Azadyrachtyna to jest substancja, która działa, czy to jest jedna z nielicznych substancji takich biologicznych, które działają w ogłębnie. Czyli nie działają tylko kontaktowo i powierzchniowo, ale częściowo działają w ogłębnie. To działanie jest dwojakie, albo działają w sposób taki zniechęcający do żerowania, a więc też na układ pokarmowy, ale również takim zasadniczym działaniem azadyrachtyny to jest działanie na hormony i działanie ograniczające rozwój procesy rozwoju owadów, czy też dojrzewania owadów, czy rozwoju jaj u owadów. A więc jest to taki środek, który działa dwojako, ale nie zawsze widzimy efekt natychmiastowy, tylko po jakimś czasie właśnie. Jeśli działanie jest na ten rozwój owadów, to po jakimś czasie obserwujemy to skuteczne działanie. Tutaj takie przykłady właśnie tego działania antyfidantnego, czyli zniechęcającego do żerowania i wpływ na rozwój, czyli zaburzenia w lnieniu gąsienic albo w przepoczwarczeniu. To są właśnie takie zaburzenia, które powodują ograniczenie populacji i niszczenie szkodników. Gdybyśmy porównywali ten preparat do takich środków chemicznych, to okazuje się, że ta skuteczność jest również porównywalna. Są to preparaty, które możemy porównywać z wieloma środkami ochrony roślin. Tutaj taki przykład skuteczności w uprawie jabłoni. Porównujemy właśnie preparat Mimaza zawierający azadyrachtynę z mospilanem, czyli taki dość powszechny, popularny preparat i nawet ta skuteczność jest wyższa niż w przypadku mospilanu. Tutaj inne zestawienie również azadyrachtyny w różnych stężeniach, ale również taki preparat, który nazywa się Prevam, to jest też wyciąg z roślin, też porównywalny
z Maspilanem tutaj ta skuteczność troszeczkę jest mniejsza w stosunku do mszycy jabłoniowej. No niemniej jednak to są preparaty, które możemy stosować w uprawach jako alternatywa, bądź też zamiennie, bądź też jako jeden z czynników w całym systemie ochrony roślin. Inne wyciągi to na przykład olejek pomarańczowy, który ma dość szerokie i takie kompleksowe działanie nie tylko przeciwko owadom, ale również przeciwko chorobom grzybowym, a w zasadzie przeciwko grzybom, przeciwko roztoczom. Ten olejek pomarańczowy zawiera w swoim składzie delimonen, który rozpuszcza chitynę, więc rozpuszcza ciała owadów albo ścianę komórkową grzybów. I również bardzo szeroka etykieta zastosowana przeciwko mącznikowi prawdziwemu, czy też drobnym owadom w różnych uprawach. Nie ma tutaj akurat upraw rolniczych zbyt wiele. To są głównie właśnie uprawy warzywnicze i sadownicze. Wspominałem o tym, że to jest preparat dość ciekawy, bo działa zarówno na grzyby, jak również na szkodniki. Na grzyby po prostu wysusza grzybnię, która znajduje się na powierzchni roślin, bo jest to preparat również kontaktowy. Natomiast przy kontakcie z owadami powoduje również ich wysuszanie, a więc uszkadza chitynę, a później owady wysychają, tracą turgor i giną. Takimi preparatami, które są bardzo specyficzne i w zasadzie służą do zwalczania pojedynczych grup owadów, czy pojedynczych gatunków owadów, są preparaty wirusowe o bardzo wysokiej skuteczności, ale o wąskim działaniu, tak jak mówię, ogranicza się ich działanie do stosowania i skuteczności przeciwko konkretnym gatunkom owadów. Tutaj doskonałym przykładem jest właśnie preparat Madex, który zawiera wirusa granulozy owoców jabłkowaczki. I te preparaty, które zawierają właśnie te wirusy owadów, owocówki jabłkóweczki będą działać tylko w odniesieniu do owocówki jabłkóweczki. Natomiast takie, które zawierają wirusa, który powoduje chorobę, śmierć, na przykład zwójki siatkóweczki, będzie działał tylko i wyłącznie na przeciwko zwójce siatkóweczki. To jest z jednej strony, to jest z takiego biologicznego punktu widzenia jest to korzystne, dlatego że nie ma efektu właśnie tego niekorzystnego na inne organizmy. Natomiast bardzo często spotykamy się z takimi opiniami z sadowników, że to jest zbyt wąskie działanie. Ale no, skuteczność tych preparatów jest naprawdę wysoka i porównywalna z najlepszymi środkami chemicznymi ochrony roślin. Bardzo istotne w przypadku stosowania tych preparatów również jest odpowiednie wyznaczenie terminu. Preparat działa podobnie jak Bacillus thuringiensis, a więc te bakterie, które działają żołądkowo, a więc najpierw wirus musi być zjedzony, a później doprowadza do choroby i śmierci owadów. Kolejna grupa to są nicienie owadobójcze. Ja wspominałem o nicieniach owadobójczych przy zwalczaniu skąpki kukurydzianej, ale ta grupa makroorganizmów jest coraz szerzej wykorzystywana również do zwalczania wielu, wielu innych szkodników, nie tylko które znajdują się w glebie, ale również na nadziemnych częściach roślin albo na pniach, do zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadach, czy też przeziernika jabłoniowego, zwójki koróweczki w uprawach, gdzie musimy zwalczać jakieś muchówki, czy wciornastki również, czy to pod osłonami, czy coraz częściej również w gruncie. Oczywiście zastosowanie nicieni ma najszersze możliwości właśnie pod osłonami. To było w skrócie, starałem się przedstawić te preparaty, które
które mają szansę tutaj zaistnieć. To jest wszystko bardzo skrótowe, natomiast pamiętajcie Państwo, że coraz więcej pojawia się tych środków biologicznych, coraz szersza jest też jest ich rejestracja, więc coraz szersze wykorzystanie. No ja mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej z roku na rok, że firmy będą również rejestrować nowe preparaty, które będą skuteczne. I czy one będą stanowić alternatywę, tego nie wiem, ale na pewno mogą pomagać w zwalczaniu szkodników i będą pomagały w opracowaniu strategii takich kombinowanych, wykorzystania środków biologicznych i chemicznych. Bo myślę, że to jest w tej chwili taka perspektywa najbardziej realna, wykorzystania środków chemicznych na zmianę z środkami biologicznymi albo jednocześnie stosowane albo zamiennie, również dlatego, żeby ograniczyć możliwość występowania odporności szkodników i chorób, patogenów na chemiczne środki ochrony roślin. A więc środki biologiczne bardzo często pomagają w tym i myślę, że w tym celu mogą być również szeroko stosowane. Dziękuję Państwu za uwagę i jeśli jakieś pytania ktoś ma, to zapraszam i zachęcam do.